Plac Konstytucji 3 maja w Tychach przejdzie metamorfozę. Zostanie tu posadzonych 18 wysokich drzew i krzewy ozdobne. W pobliżu powstanie droga rowerowa, będą też rabaty kwiatowe. Zdania mieszkańców są, jak to zwykle bywa, podzielone, choć zdecydowanie więcej jest opinii opowiadających się za zmianami. Bardzo dobrze, bo to jest jedne z brzydszych miejsc w tym terenie. Warto zagospodarować. Oczywiście, że warto. Takie pomysły mi się podobają, jak jest coś właśnie tak zmienione. Obecnie ten plac jest brzydki? Brzydki. Zwłaszcza ten parking. No to dobrze. Przydadzą się takie zmiany? Jak ma być kolorowo, nowa nawierzchnia, nie ma sprawy. A to jak najbardziej jest. To akurat jest pozytywna zmiana. Jak nie mają sobie pieniędzy, to nie robią. Bo według mnie to jak teraz jest, to nie tak wyglądać. Czyli jest teraz dobrze? Bardzo dobrze na razie. Miejsca parkingowe nie znikną, ale spore zmiany przejdzie sama nawierzchnia parkingu. Jedna rzecz się nie zmieni, to dalej będzie w części parking dla mieszkańców, ale nierówna betonowa nawierzchnia zostanie zastąpiona płytami ażurowymi, półprzepuszczalnymi. To bardzo ważne w czasach zmian klimatycznych, by nadmiernie nie uszczelniać przestrzeni w miastach. Projekt przebudowy Placu Konstytucji 3 maja jest już gotowy. Inwestycja ma kosztować miasto ponad 1 600 000 zł, a jej budowa zakończy się we wrześniu tego roku.